Chiribim, chiribom, chiribim bom 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 aya. Chiribim, chiribom, chiribim bom 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 aya. Chiribiri biri 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 aya aya. Chiribiri biri 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 bom chiribim bom. Występowała w tych teatrzykach i reżyserowała wiele spektakli, dlatego, że miała na utrzymaniu niepełnosprawną córkę. Leki dla niej i opieka były szalenie drogie. Musiała więc o to dbać. Józef Węgrzyn pragnął wydostać ze Oświęcimia swego jedynego syna. To zdecydowało, że przystał na niemieckie oferty. Inne sytuacje. Mira Zimińska tłumaczyła, że zgodziła się na krótką zresztą współpracę z kabaretem teatrzykiem Ul, dlatego, że postawiono jej warunek. Warunkiem było zwolnienie z Pawiaka. W przeciwnym razie czekał ją los, raczej marny. Nawet wspomniany Bogusław Samborski, grający w Heimkehr, miał wytłumaczenie, że ratował w ten sposób, wysługując się Niemcom, żonę Żydówkę mieszkającą w Wiedniu. Z tym, że jemu udało się uciec przed wyrokami do Wiednia, następnie przeniósł się do Ameryki Południowej. Żadna kara go nie spotkała. Każda sytuacja losowa była trudna i wymagała uwzględnienia i zobaczenia, no, czy jest jakaś szansa na akt łaski. W ten sposób rozumiał te sprawy więzień Oświęcimia wielki autorytet teatralny, również po wojnie, Stefan Jaracz. W swoim memorialu wysłanym do ministra kultury, uważanym za testament Jaracza, wzywał on do darowania kar. Wzywał do znalezienia drogi do oczyszczenia i dalszej pracy. Przestrzegał przed często nienawistnymi porachunkami i rywalizacją. Wiele z tych rad i zalecenia Jaracza uwzględniły późniejsze komisje, które no niespecjalnie surowo traktowały kolaborantów. Właściwie kary spotkały dwie osoby ze środowiska. Jedno Marię Malicką, wybitną aktorkę przedwojenną, no i znakomitą aktorkę również w latach powojennych. Mogę coś na ten temat powiedzieć, ponieważ oglądałem ją w Krakowie. Zarzuty wobec Malickiej dotyczyły nie tyle jej działalności teatralnej, pokazywania się w tych teatrzykach czy w teatrze komedia, ile raczej utrzymywania zażyłych stosunków z Niemcami. W mieszkaniu w willi Malickiej na Bogotowie mieszkali również gestapowcy. Mówiono dużo o wydawaniu wspólnych przyjęciach, gościach z Berlina, którzy tam się zjawiali. A później, no już definitywnie określiło całą tę sytuację zachowanie Niemców, kiedy rozpoczynała się likwidacja i palenie Warszawy. Otóż wszystkie meble, antyki, szafy z kostiumami, porcelana, precjoza zostały wywiezione przez Niemców, żeby żadna krzywda Malickiej nie spotkała. Okoliczność łagodząca, że ta bardzo dojrzała artystka miała umysłowość dziecka. Nie bardzo zdawała sobie sprawę, w co jest ubrana i jaki los ją może później spotkać. Dlatego nigdy nie zgodzono się na powrót Malickiej do Warszawy. Nawet jubileusze jej, bardzo zresztą skromne, odbywały się w Krakowie. Epizodycznie wystąpiła także w Łodzi na scenie Teatru Powszechnego. Ale Warszawa była przed nią zamknięta. Nigdy tu już nie pokazała się na scenie, a szkoda, bo była to rzeczywiście wielka, wspaniała aktorka. Drugi aktor, którego spotkały kary, to był Adolf Dymszny. Sprawa Dymszny jest szczególnie ciekawa.
ponieważ ten ulubieniec Tuwima i Hemara, gwiazdor warszawskich kabaretów przedwojennych, przyjaciel dyrektora Fipro Quo, Majdego, który zginął tragicznie w Getcie Warszawskim, no, daje wiele do myślenia. Dymsza bowiem był najaktywniejszym z aktorów komediowych i rewiowych. Dedykowano mu całe programy, których tytuły wiele już o tym mówią. Mocne nogi, system a la Dodek, Dymsza szaleje. Nie było praktycznie premiery, gdzie nie popisywałby się ten znakomity skądinąd komik. Jak on to godził? Dlaczego wydawało mu się, że jest to możliwe? Naprawdę trudno zbadać sekrety cudzej psychiki. Oczywiście padał też argument, że miał na utrzymaniu liczną rodzinę, że musiał dla niej pracować i dostarczać pieniądze. Równocześnie jednak opowiadano o nocnych rajdach dorożkami Dymszy z Niemcami, a o przyjęciach i kolacyjkach wydawanych w jego garsonierze na Wilczej, jak również no, afiszowaniu się znajomościami. Obrona Dymszy polegała na tym, że tak jak wielu innych tłumaczył, że działał na polecenie podziemia i podziemie miało dzięki niemu wiadomości z pierwszej ręki, jak również udało mu się załatwić wypuszczenie z kryminału przed wywózką dwóch aktorów występującego z nim razem, jednego partnera jego i znanego inspicjenta Porymskiego z warszawskich kabaretów. Również tłumaczył właśnie, że on uratował Zimińską, a w jego garsonierze przechowywał się przez dłuższy czas Tadeusz Sygietyński. Na ile te wiadomości były wiarygodne, trudno powiedzieć. Nie zachowały się protokoły, zwłaszcza zeznań skoczków spadochronowych ze strony radzieckiej, których podobno również Dymsza miał ocalić. Sprawa jego była o tyle moralnie śliska i nieprzyjemna, że nawet w książce profesora Bartoszewskiego 1859 dni okupowanej Warszawy znajdujemy sceny dające wiele do myślenia. Oto afisz, oto słup reklamowy, na którym wisi zapowiedź kolejnej premiery Dymszy, właśnie Dymsza szaleje, a obok tego jest długa lista ofiar ulicznych egzekucji. Patrząc na to, należało się zastanowić, jak ten skądinąd inteligentny człowiek, dobrze osadzony w środowisku, mógł na to się godzić, mógł na to przystać. Dlatego nie pomagały interwencje, również wysokich szczebli. Dymsza do roku 1951 nie mógł pojawić się na scenach warszawskich. Występował w Łodzi, prowadził tam knajpę Kaczka Dziwaczka, sporo grał, również były to role filmowe, natomiast teatr był wykluczony. Dopiero w roku 1951, jak mówiłem, mógł wrócić i wtedy spotkała go amnestia. Przebaczył mu nawet Julian Tuwim, który przedtem w jednym z programów Teatru Syrena napisał, że o Dymszy mówić nie chce.